Na tego gościa czekałam naprawdę długo. Pierwszy raz zaprosiłam ją ponad rok temu, kiedy była bezpośrednio po ślubie, ale powiedziała, nie ma o czym mówić. Teraz ma już o czym powiedzieć, bo jest po drugim ślubie. Na szczęście z tym samym mężczyzną. Przed Wami Lara Gessler. Laro, bardzo się cieszę, że znalazłaś czas, żeby tutaj do mnie dotrzeć, bo Twoje śluby były owiane ogromną tajemnicą i tak naprawdę media w ostatniej chwili się o nich dowiadywały, albo tak naprawdę już tuż po, czyli jak na media za późno. Trochę za późno. Śluby zabrzmiało, Boże, jakbym miała staż nieprawdopodobny w tym. Słuchaj, no za Tobą są trzy. W tym dwa z jednym mężczyzną. Tak, żeby nie było, trzeba to zaznaczyć konkretnie. Tak, jestem ciekawa, czy zakochałaś się w tych ślubach, że będą kolejne, czy już zakończyłaś temat ślubu? Wiesz co, myślimy o tym, żeby cyklicznie co roku robić poprawiny. Aha. Bo poprawiny bardzo nam przypadły do gustu, nasze ostatnie i może po prostu będziemy powtarzać imprezę poprawinową. Ale ten Wasz ostatni ślub, to był ślub humanistyczny, powinniśmy powiedzieć, prawda? Tak, to były zaślubiny dusz, więc tak dla nas to był ten właściwy ślub, o który nam chodziło. No to opowiadaj o nim. Ojejku. No my wiedzieliśmy, że chcemy takiego ślubu jak trzeba. Mhm. Tak naprawdę u większości par ten ślub właściwy to jest ten w kościele. A u Was bynajmniej w kościele się nie odbył i księdza też nie było. No nie było. Myślę, że było najdalej od księdza, jak mogło być. Kto Wam tego ślubu udzielił? Nasz cudowny przyjaciel, piękny model i piękny człowiek, Piotruś Czajkowski. Poradził sobie w tej roli doskonale, wydaje mi się. Ale jak wyglądał? Był ubrany w piękny pomarańczowy garnitur. Wow! Pomarańczowy zimą? Pomarańczowy zimą, tak, ale był bardzo konkretny dress code, więc on był idealnie obok tego dress code'u, tak, że każdy wiedział, że to jest nasz pastor. A zresztą nie da się przejść koło niego obojętnie, więc cóż. No pasowało to bardzo do niego i wyglądał bardzo dostojnie, więc... Czy to było tak, że Wy napisaliście do siebie przysięgi, czy powtarzaliście coś po nim? Jak to wymyśliłaś? Bo przy tym ślubie humanistycznym jest taka ogromna dowolność. Tak naprawdę ten ślub jest takim spełnieniem marzeń młodej pary. Jestem ciekawa, jak Ty to sobie wymyśliłaś. Tak. Wiesz co, tak na początku myślałam, że tak będzie, że sobie napiszemy przysięgi, ale potem okazało się, że Piotruś miał tyle do powiedzenia, w sensie nasz pastor, miał tyle do powiedzenia i byliśmy tak rozemocjonowani, że w sumie on powiedział, a my się poryczeliśmy. I to w sumie było na tyle. No i oczywiście wymieniliśmy się obrączkami. Z tymi obrączkami też jest ciekawa historia ze względu na to, że nasz pierwszy ślub, ten taki na szybko w zeszłym roku, który braliśmy ze względu na to, żeby zdążyć przed narodzinami Neny. Nikogo nie było na tym ślubie, to były 4 osoby, dlatego wcześniej nie chciałam do Ciebie przychodzić, bo wiedziałam, że nie mam o czym powiedzieć tak. A teraz? Bardziej. Teraz mam o czym powiedzieć, więc jestem. I wtedy udało nam się zdobyć termin gdzieś tam w jakiejś gminie 100 km od Warszawy, także to będzie za 2 dni. I wiedzieliśmy, że nie zdążymy zrobić obrączek, więc poszliśmy do sklepu z kamieniami półszlachetnymi i szlachetnymi i kupiliśmy sobie po prostu taki sznur malutkich rubinów i sobie zrobiliśmy z nich 2 miękkie obrączki. I w międzyczasie, żeby poczekać na to, jak sobie wykombinujemy już takie, jakie chcemy docelowo, więc potem już były te docelowe, te nam się chyba zerwały, coś tam w międzyczasie się stało, zrobiliśmy sobie nowe, więc na ten ślub znowu zakładaliśmy te właśnie z rubinów. To ciekawe, a dlaczego akurat rubiny? Bo to są takie miłosne kamienie, bardzo ładne. Poza tym dostałam od mojego męża jako pierścionek zaręczynowy pierścionek z rubinem, więc już poszliśmy konsekwentnie, żeby tutaj się idealnie pasuje. Trzymało. Poza tym i dobrze wygląda na facecie, i dobrze wygląda na kobiecie, i tak się to wszystko jakoś siedzi. Wy mi się kojarzycie z taką parą i w ogóle z całą rodziną, dosyć ekscentryczną, niestandardową, taką, która łamie wszystkie schematy. A powiedziałaś jednak o tym, że zależało Ci, żeby mieć ślub, zanim dziecko się urodzi. To jest takie bardzo tradycyjne podejście do tematu? Dlaczego tak forsowałaś ten ślub pierwszy? Wiesz co, może ze względu na to, że już byłam wcześniej żoną i chciałam, żeby wszystko tak było
klarownie odcięte i no, i cieszę się, że zdążyliśmy, mimo że było to totalnie szalone. Było to w pandemii, więc nie mogliście nikogo ze sobą wziąć praktycznie. Ale też na przykład, to nie była, nie mieliśmy też wielkiej potrzeby, bo wiedzieliśmy, że to nie jest ten właściwy ślub. Mhm. To był ślub dla rządu polskiego, a nie za bardzo dla nas, więc wzięliśmy, bardzo to było szalone, więc ludzi po prostu, których zawsze mamy przy sobie, wzięliśmy jako naszych świadków. To była moja menadżerka, była moją świadkową. Aha. A Piotra, partner w kancelarii, był jego świadkiem, więc naprawdę wzięliśmy po prostu pod pachę. Udało się jeszcze wziąć mojego brata, który porobił nam jakieś zdjęcia, no ale było to bardzo, bardzo zabawne i bardzo szalone, również wzruszające. Ale wiedzieliśmy, że jeszcze będzie taki ślub, jaki się marzy. Nigdy nie myślałam o zimowym ślubie, więc jak doszliśmy do wniosku, że jednak fajnie i że Zakopane to też fajnie i że nie zawsze ślub w Zakopanem to musi być zakopiański ślub, bo takich chyba scenek rodzajowych nie lubię, jeśli nie jesteś z Zakopanego, to tak jakby... Więc tak, bardzo sobie konkretnie wymarzyłam, wiedziałam, że chcę, żeby to była 3-dniowa impreza, tak też było. Bardzo dobrze, bo tego pierwszego wieczoru wszyscy się zaspokoili swoją potrzebę imprezy i następnego dnia było dużo łagodniej i uważam, że to jest świetna rzecz, żeby coś takiego zrobić. Trochę tak jak w Stanach jest to rehearsal dinner, to widzę, jakie to ma zastosowanie. No faktycznie w ślubie wszyscy są tacy opanowani, wychillowani. Tak, tacy, że już nie muszą pić na po prostu na umór, bo już taki mają lekki zjazd tutaj, alkowstręt. Ale wiesz, bo u nich wesela o 24 się ogólnie kończą, więc... No ja wiem, oni nie potrafią, no co zrobić. Powiedz mi jeszcze o tym pierwszym ślubie z Piotrem. Ty byłaś w ciąży, powiedziałeś, że to było szalone, organizowane w 2 dni i miałaś taką sukienkę, no nie przygotowywaną specjalnie, szczególnie z dużym uprzedzeniem, tylko znalazłaś ją w swojej szafie, czy zdążyłaś kupić? Wiesz co, to było tak, że troszeczkę, muszę się przyznać, podchwytliwie podeszłam do moich znajomych, które mają sklep i ja miałam od nich sukienkę w print jakiś taki kwiatowy, która idealnie mi tak z tym brzuchem leżała i mówię, słuchajcie, ja chyba będę robiła tematyczne białe urodziny. Czy możecie mi taką samą użyć białą? No i dziewczyny mi uszyły taką samą białą, tylko nie wiedziały. Nic się nie skapnęły? Nie no, potem to już się skapnęły, no okazało się, że wiesz, to było fajne, bo one mi tak jakby w pewnym sensie zaufały i po prostu mi to zrobiły z dobroci serca. Mhm. A potem się okazało, że miały duży prezent z tego, że jednak ta sukienka była trochę wszędzie. Więc fajnie, to było takie, mam wrażenie, trochę w starym stylu, jeśli chodzi o właśnie ten taki brak tego dworu, nazwijmy to. Mhm. Tak się zastanawiam, bo powiedziałaś, że ta uroczystość w urzędzie też była na swój sposób wzruszająca. Ślub zimowy też był wzruszający. Która ta przysięga, który ten moment przyrzekania sobie był dla ciebie jakiś taki bardziej emocjonujący, ważniejszy? No ten zimowy ślub. Zimowy ślub zdecydowanie, dlatego że po pierwsze do ślubu prowadzili mnie bracia moi, co było tak jakby bardzo, bardzo piękne i tak, już bym tego sama nie wymyśliła. To kto to wymyślił? Moja menadżerka. Ona się zajmowała organizacją? Nie, ale po prostu miewa dobre pomysły. Czyli kto był odpowiedzialny za organizację? Wiesz co, no głównie ja.
Wzięliśmy jeszcze taką babeczkę, która była tą osobą na miejscu, co do której ja mówię, dobra, potrzebuję kogoś, żeby to nie do mnie dzwonili, że słuchaj, przyjechałem z alkoholem, słuchaj, przyjechałem, nie wiem, z obrusami, z kwiatami, z czymś tam. Czyli tylko żeby była osoba, koordynatorka na miejscu, która po prostu to, co ja sobie tam wybrałam, to ona to będzie potem na miejscu, będzie wiedziała, kto ma gdzie iść, chociażby. Bo ja kocham organizować imprezy i tak jak mój mąż był przerażony, bo się zorientowaliśmy, w sensie zadecydowaliśmy, że robimy ten ślub jakieś 5 tygodni przed wydarzeniem, no to mówię w ogóle, to jest chyba nie do zrobienia. Watch me now, po prostu, hold my beer. Bo ja kocham i uważam, że tak naprawdę to tylko ty wiesz, jak miało być, to jest pierwsza rzecz. Tak. Druga rzecz jest taka, że tak samo wyglądałaby moja impreza, którą robię przez pół roku i ta, którą zrobiłam w 5 tygodni. Nic by tu się nie zmieniło. Żadnych wpadek. No nie było żadnych wpadek. Wszystko zgodnie z planem. No, wszystkie marzenia spełnione. Aż do przegięcia, naprawdę, aż do przegięcia. Nie wyobrażałam sobie, że będzie tak dobrze. A, lucky you. Naprawdę, naprawdę. Na pierwszym moim ślubie, pierwszym, nie było tak dobrze, więc widzisz najwyraźniej coś w tym jest. Co poszło nie tak? No, pogoda była fatalna. O, pogoda, no niestety, na to nie mamy wpływu. A to było totalnie pod gołym niebem, więc ludzie siedzieli z parasolami, hardcore. Ups! No. Powiedz mi, wspomniałaś o tym, że jakby ślub zimowy nigdy nie był twoim marzeniem. Mhm. I jak to się stało, że nagle zrobiłaś ślub zimowy? Wiesz co, bo doszliśmy do wniosku, że teraz mamy na to miejsce. Jeśli kiedyś będziemy myśleć jeszcze o jednym dziecku czy coś, to nie chciałam mieć czegoś takiego, o Boże, i znowu zajdę w ciążę i będę miała znowu brzuch na ślubie, a ja chcę się bawić na swoim ślubie. Więc mówię, dobra, nie ma co czekać. Mhm. Ogarniamy, sprawdziliśmy z numerolożką, powiedziała świetna data, powiedziałam dziękuję. O wow! To lecimy, tak, dodaliśmy dwie daty, wybrała tę bliższą i powiedzieliśmy, dobra, no to jak tak, to tak. Wy zrobiliście imprezę trzydniową, jaki był plan pierwszego dnia? Pierwszego dnia był taki, nazwijmy to, before. Każdy, kto przyjeżdżał, no to posadziliśmy odpowiedzialnie panią pielęgniarkę, która wszystkich testowała, wymazywała, miała listę gości, więc tutaj, żeby było wszystko bezpiecznie, no bo jednak jest pandemia. Mhm. To samo mieliśmy wymagania, jeśli chodzi o wszystkich kelnerów, całą obsługę, kapelę i tak dalej. Całe szczęście, bo trzech kelnerów odpadło, którzy normalnie by nas obsługiwali. Dzięki testom okazało się tak, że tak. Nie mieli objawów żadnych? No, albo nie mówili, no tak czy inaczej, mieli przyjść do pracy, więc wydaje mi się, że tutaj, że ta przezorność jest konieczna i na tym etapie każdy chyba rozumie, tym bardziej, że są rodzice, którzy mają małe dzieci, są kobiety, które są w ciąży. Tak jakby uważam, że samolubnym tutaj jest się nie poddać takiej organizacji, powiedzmy, bo, no bo to jest dla wzajemnego komfortu. Jak pomyślałaś ślub zimowy, to od razu miałaś tę wizję, że to musi być w górach? Wiesz co, najpierw pomyślałam o Zakopanem i potem to Zakopane podciągnęło mi tą wizję, że tu się da zrobić ślub. Okej. Okay. To ciekawa kolejność. No i pojechaliśmy bardzo, bo przecież to był ślub na świeżym powietrzu, to no był właśnie ślub na balkonie. Więc to myślenie, czy tu się zmieści tyle ludzi, którędy my pójdziemy, czy oni nas przepuszczą? Nie. Więc chcieliśmy zrobić, wiedzieliśmy, że po prostu jest bardzo krótki czas od momentu, kiedy wypuszczamy ludzi na zewnątrz do startu ceremonii, bo max 10 minut, bo śnieg potąd. Paniunie w sukieniuniach, wiadomo, sytuacja no napięta. Jak ty widziałaś siebie w tej sukni ślubnej? A ja to byłam w emocjach, to wiesz, to nieważne, ale ludzie dookoła to różnie. Więc było tak, że na wyjściu na taras, bo to było na pierwszym piętrze takiej starej willi, dostawali koce, cytrynówkę albo grzane wino, co kto lubi. Aha. I po prostu stand by, te 4 minuty dało się wytrzymać. I no i tak, i wyszliśmy i było naprawdę było nieźle. No potem mój mąż śpiewał i grał, co było największym wzruszeniem tej całej sytuacji. Ale też chyba zaskoczeniem, co? No zaskoczeniem, tak. Na co dzień raczej chyba nie gra, nie śpiewa, czy jak to z nim bywa? Wiesz co, on dużo gra, bo lubi, ale jest bardzo wstydliwy.
i kiedyś miał swój zespół i generalnie grał, więc teraz dużo sobie ćwiczy i tak sobie sam gra na co dzień, ale no nie przed ludźmi. Więc to ewidentnie, myślę, że on się tym stresował głównie, tym bardziej, że ja też nie wiedziałam, nie widziałam, wiedziałam, że coś przygotowuje, ale nie wiedziałam co. To miała być niespodzianka bardziej dla ciebie, czy bardziej dla gości? Myślę, że bardziej dla mnie. Ale dla niego też taki duży krok, żeby w ogóle to zrobić i wyszło po prostu obłędnie. A gdzie była wasza mała w tym czasie? Nasza mała? No. Nasza mała była z ciocią na rękach. Czyli była z mami. Była, no nie była na balkonie, no bo tak jakby przesada, ale tak zakopane, jak już tata zimno. Śpiewał, to była, tak. Tak? Tak. No dobra, wróćmy jeszcze do tego harmonogramu. Pierwszy dzień, testy, biforek. Testy, biforek w takiej karczmie, więc było tak typowo swojsko-zakopiańsko. Mhm. Drugi dzień to ten drugi właściwy. Drugi dzień to był ten właściwy. Zaczynaliśmy tam o godzinie 17, też w ostatnim momencie przesunęliśmy z 16 na 17. Dlaczego? A wszyscy byli bardzo wdzięczni. Dlaczego? Zresztą, no bo doszliśmy do wniosku, że chcemy, żeby nie ciemniało, tylko jednak było ciemno. Aha. Ze względu na to, że cały aranż w środku ja zrobiłam jako taki... chciałam, żeby był klimat zimowego lasu nocą. Mhm. I tak też było ze względu na to, że użyliśmy bardzo dużo gipsówki, że była tylko gipsówka i gałęzie iglaste, więc to wyglądało po prostu jakby ta gipsówka była śniegiem i to wszystko się tak osiadało i było tylko takie ciemnogranatowe światło, więc naprawdę wyszło to bardzo dobrze. Jeszcze mieliśmy jakiś księżyc taki naprawdę dobrze wyszedł, nie kiczowato wyświetlony, więc naprawdę fajnie było. I potem poprawinki, żeby odpocząć. I poprawinki, po które wszystkim. Były. Wymyśliliśmy taki theme apreski Zakopane St. Moritz 82. No i na tych poprawinach się działo. Ja widziałam dużo relacji już wrzuconych przez twoich gości. Po pierwsze, absolutnie doceniam, szanuję stylówki. Dzięki, to był obowiązek tam troszeczkę, wow. Bo ja bardzo lubię, żeby ludzie jednak się wykazali. Uważam, że żyjemy w takiej dostępności wszystkiego, że naprawdę można. Mhm. Natomiast mieliśmy pogodę no, tak idealną, że byłam po prostu w szoku, że w życiu bym nie myślała, że tak. Można mieć naprawdę to jak... Rekompensata za ten pierwszy ślub. No chyba. A jaki był dress code w tym dniu faktycznym? Bo powiedziałeś, że Piotr Czajkowski odstąpił od tego dress code'u. Tak, ale w zamierzony sposób. A jak mieli wyglądać goście? Wiesz co, ja zrobiłam tak, że daliśmy paletę kolorów. Mhm. Nie konkretny kolor, tylko paletę. Ze względu na to, że chciałam, żeby wszyscy dobrze wyglądali na zdjęciach. Jednak jak jest od sasa do lasa, to jest od sasa do lasa. Chociaż nie wiem, jakiego koloru, jakiego fotografa byś miał, z jaką kolor korekcją, to jak nie, to nie. I po prostu utrzymaliśmy wszystko w takich barwach bordo, różowy, czerwony, fiolet. Wow. Więc i wszyscy się naprawdę do tego zastosowali, więc byli panowie w różowych garniakach. W bordowych oczywiście w większości, ale byli w bordowych. I wszystko wyglądało naprawdę super. I wszyscy wyglądali pięknie i każdy, do kogokolwiek by się przytulił, to wyglądał pięknie na każdym zdjęciu. Więc uważam, że naprawdę z tego będzie bardzo fajne pamiątki będą. No to przejdźmy teraz do twojej sukni ślubnej, już tej właściwej. Mhm. Spełniła wszystkie marzenia, oczekiwania. Och Jezu, spełniła zdecydowanie. To jest w ogóle śmieszne, bo dwie suknie, te właściwe, nazwijmy to, z tego ślubu z Piotrem i ta w ciąży i ta, były zabudowane zupełnie. Kiedyś, jakbym sobie o tym myślała, to bym się nie spodziewała, że pójdę w taką stronę, ale bardzo chciałam, żeby to była bardzo dopasowana sukienka, bardzo prosta, bo wiedziałam, że chcę mieć spektakularnie wielki welon. Ze względu na to, że mój mąż powiedział, że chce, żebym miała welon. Ja sama nigdy nie byłam fanką welonów, ale jak sobie pomyślałam o takim welonie w starym stylu, trochę art deco, bo tak to było,
To mi się to bardzo spodobało. Powiem ci, że ten welon był tak wyjątkowy, tak piękny, ale tak absolutnie do ciebie pasował, że jak zobaczyłam tą twoją stylizację, to nawet nie zwróciłam uwagi na suknię. W sensie wiedziałam, że to jest prosta rzecz, która służy tutaj tylko temu, żeby była widoczna twoja piękna buzia i ten welon. No, absolutnie to przykuwało uwagę. No i poza tym miałam jeszcze jedną sukienkę do przebrania, więc... Jaką? A widzisz, och ty! No. Długą czy krótką? Krótką. No. Potem to już poszło tak tanecznie. Więc nie no, w tym to ja wiedziałam, że ja nie potańczę, ledwo co siedzieć można było, no bo to wiadomo, z tym jeszcze tam nie było w ogóle elastanów w tym materiale, więc to była naprawdę taka rzecz piękna, no ale nie na całą noc. Do zdjęć. Nie, bo jestem zakochana w tej sukience. Natomiast potem miałam krótką sukienkę, również taką dużą, tutaj bardzo krótką, bardzo nowoczesną. Ale też szerokie ramiona i tutaj z dużą ilością koronki. Tutaj góra była taka koronkowa. Ilu było gości? Wiesz co, było 60 parę osób, z czego też potem 15 się wykruszyło ze względu na COVID. Więc to miało być tam 70 kilka, było 62, jakoś tak. Natomiast była to idealny zestaw na tę przestrzeń, także każdy miał gdzie tańczyć i tak to poszło dość. Mistrzynią tańca to jest twoja mama. No tak. No tak. Widziałam, że tam też tupnęła nóżką. Tupnęła nóżką oczywiście. Kiedy okazja, to tupnie. Chciałabym cię podpytać o ten taki aspekt kulinarny na waszym ślubie, weselu, bo ciekawa jestem, czy postawiłaś na takie jedzenie, które jest bardzo wyszukane? Chciałaś gości zaskoczyć, czy inspirowałaś się górami, Zakopanem, ich kuchnią? Wiesz co, ja chciałam, żeby była wysokiej jakości kuchnia zakopiańska, po prostu. I w to też poszłam. Ja paradoksalnie do takich tematów mam bardzo dużo luzu, w sensie takim, że... Ale lubisz dobrze zjeść. Ale oczywiście, no ale to nie znaczy, że jak ja nie gotuję, ważne. To nie będzie dobrze. Wiesz, znaczy, nie przypuszczałam, że będziesz gotowa na własne wesele. Ja wierzę w wąskie specjalizacje i tak jak się nie lubię ludziom wcinać do różnych rzeczy i zwykle po prostu zostawiam im robienie do robienia ich pracy, to tutaj też no, zaakceptowałam menu, wiedziałam, którą knajpę lubię, wiedziałam, że oni to zrobią dobrze. Zaakceptowałam menu, nawet nie robiłam żadnego testingu, ja po prostu wiedziałam, że będzie okej. I już potem z nimi rozmawiałam na ten temat, bo to po prostu trzeba zostawić. Naprawdę czasami jest dużo łatwiej z kucharzem w takiej mierze niż z kimś, kto nie gotuje, bo ten, co nie gotuje, to się stresuje. Boże, czy tak, czy nie tak. A ja jednak no, pozostawiam dość dużo swobody twórczej, bo też lubię, żeby ludzie pozostawiali mi dużo swobody twórczej. Więc jestem zdania takiego, że jeśli się decydujesz na kogoś, to już tak jakby dźwignij to dalej. Skoro wśród twoich gości było też dużo osób takich dusz artystycznych, to występ twojego męża to była jedyna taka atrakcja, czy coś tam jeszcze się wydarzyło? Wiesz co, ja nie jestem wielką fanką dyscyplinowania ludzi, więc to była taka rzecz automatycznie atrakcja, która się wydarzyła po ślubie, więc tak poszło to na gładko. A potem nie robiliśmy ani żadnych odczepin, ani chyba nie rzucałam tym welonem, bo był przepotwornie długi i ciężki. Bukietem też nie rzucałaś. Może nie pamiętam. Może taka była impreza. Więc nie, w ogóle, wiesz co, zapomniałam wziąć bukietu. Potem się zorientowałam, że poszłam bez bukietu. No widzisz, czyli coś poszło nie tak. Ale widzisz, że się nawet nie zorientowałam. To niezłe. Ty masz taki luz w sobie, to jest niesamowite. Mam spory, to prawda. Wiesz co, jak wiesz, że jesteś z odpowiednią osobą, to już naprawdę, to są ornamenty, no. To nie ma znaczenia tak naprawdę. Tak się zastanawiam, na którym etapie poczułaś, że to jest właśnie ta osoba? I kiedy wiedziałaś, że tym razem się nie mylisz? Wiesz co, ja w ogóle, żebyś miała świadomość, ja nie uważam, że takie rzeczy jak, nie wiem, nieudany związek to jest pomyłka, to jest jakaś droga, którą musisz przejść i nigdy, gdybyś to ominął, to byś nie wiedział. I uważam, że wszystko, co przeszliśmy, było najwyraźniej potrzebne nam w życiu, żeby dojść do momentu, w którym jesteśmy teraz.
I Piotr po prostu jest takim dla mnie idealnym połączeniem gigantycznego ciepła i takiej troskliwości, którą on ma w sobie, plus jest bardzo wrażliwym facetem, z taką męskością, asertywnością. On ma jednak sporo ognia w sobie, bo jest baranem zodiakalnym i to bardzo jest odczuwalne w nim, że on ma ten taki krótki zapłon, on potrafi się tam wkurzyć trochę i to jest super, bo taki misiowaty facet, to dla mnie to myślę, że byłoby na dłuższą metę trudne. Poza tym intelektualnie mi bardzo odpowiada, to jest dla mnie najważniejsze, że po prostu on jest bardzo bystrym gościem, który ma bardzo dużą wiedzę, właśnie dużą wrażliwość na sztukę, na muzykę. No i to wszystko powoduje, że naprawdę cudownie się z nim funkcjonuje i jest świetnym gościem, świetnym przyjacielem na co dzień. I tak, no to jest naprawdę dobre. Wiem, o czym mówisz, też mam męża barana. Jakbyś trochę o moim mówiła. Tak wiesz, słuchałam, czy gdzieś wystąpi jakaś różnica? Nie. Powiedz mi, jak wyglądały te wasze potrzątki? Jak szybko on przeszedł do zaręczyn na przykład? Wiesz co, do zaręczyn to trwało jakąś chwilę, w sensie jakiś tam rok, czy prawie rok, chwilę to trwało. Zaręczyny były w Krakowie, co było super słodkie, potem gadaliśmy o tym, dlaczego w Krakowie. On mówi, wiesz, Kraków w liceum dla chłopaków to było takie wyjątkowe miejsce, tam się zawsze dziewczyny na pierwszy raz zabierało. Okej. Okay. Dobra. Szczerze. Fair enough. Wiesz, to było dla nas takie miejsce specjalne na jakieś wydarzenia z dziewczynami. Ja mówię, okej, to fajnie. Nie, no to super, że cię akurat tam zabrał na zaręczyny. Ekstra, tak wiecie, no ja nie mam tutaj... ja nie jestem człowiekiem, który oczekuje. Ja uważam, że życie jest tak super samo w sobie i trzeba dawać się zaskoczyć po prostu. Więc się nie spodziewałam za bardzo, tym bardziej, że nam świetnie było z tym rzymskim małżeństwem i tak, taka ta aura tego, że ten ślub to nie jest taki w sumie konieczny. No ale jednak fajnie jest być żoną, no co mam powiedzieć. No dobrze, tak się zastanawiam, czy na koniec ci po prostu życzyć jak najwięcej tych poprawinowych imprez z twoim mężem? Bo to okazuje się jest już ten partner docelowy, idealny? No tak, absolutnie. Absolutnie tak. Perfekcyjny mężczyzna, doskonały tata? Tak. Czyli no, będzie więcej dzieciusiów? Możliwe. 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 No to jeżeli to jest wasze marzenie, to na maksa wam życzę, żeby to się udało. Żeby Nena miała siostrę czy braciszka? Braciszka. Braciszka. No, będzie piękna parka. Piękni rodzice, piękna parka. I piękna impreza co roku. Tak, dzięki. Dziękuję. Super było pogadać sobie o tym. Mam wrażenie, że jeszcze przed chwilą tak bardzo to było wszystko żywe i rozmawialiśmy o tym tak strasznie dużo i chwilę było takiego przystoju, gdzie to się wystudziło i znowu dzisiaj była okazja do tego, żeby powspominać to w sumie niedalekie wydarzenie, więc miło było pogadać z drugą dziewczyną o ślubie. W domu mamy takie przebłyski, że nagle coś nam się przypomni i mówi, o Jezu, pamiętasz to. I cały czas trochę to jeszcze w nas żyje, chociaż na pewno żyłoby bardziej, gdyby nie fakt, że mamy no, małą dziewczynkę i ona jest oczywiście najważniejsza i najbardziej absorbująca na co dzień, więc przede wszystkim żyjemy nią i tym, co akurat dzisiaj zrobiła, nawet jeśli poszła spać, to i tak oglądamy wideo z tego samego dnia, więc to było miłe, że jeszcze dzisiaj można było sobie odgrzać te wspomnienia. Myślę, że ślub jest wyjątkowy ze względu na to, że rzadko kiedy robisz imprezę, która się skupia wokół miłości. Jednak czy są urodziny, czy cokolwiek innego, to są ceremonie niezwiązane bezpośrednio z tą miłością, a tutaj celebrujesz
wspólną miłość. Nasza miłość no, ma to szczęście, że skupiła dookoła siebie bardzo wiele fantastycznych osób i te osoby mam wrażenie, że też współbudują to wszystko, więc my też staramy się przerzucać tą naszą miłość na osoby, które są nam bliskie. Więc dlatego też chcemy to powtarzać, te poprawiny co roku, żeby móc to dalej celebrować i dalej mieć tych pięknych ludzi dookoła siebie i też to trochę taka laurka tak naprawdę dla nich. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.